W Formule 1 udział bierze 20 najszybszych kierowców na świecie. O tym, jak niebezpieczny jest to sport, dowiedział się każdy z nich i dlatego też przypomnimy sobie najgroźniejsze wypadki całej dwudziestki na sezon 2024. Nico Hülkenberg swój najgorszy wypadek zaliczył podczas Grand Prix Węgier 2015, kiedy to przy 300 km na godzinę przednie skrzydło uległo awarii i wpadło pod bolid, przez co Niemiec, będąc w tej sytuacji pasażerem, z pełnym impetem uderzył czołowo w barierę. Kevin Magnussen z kolei dowiedział się, jak niebezpieczny potrafi być zakręt Radion na torze Spa, ponieważ w 2016 roku, gdy Duńczyk jeździł jeszcze dla Renault, wychodząc z sekwencji Orłusz, stracił panowanie i również zaliczył nieprzyjemne spotkanie z oponami. Wyścig na Silverstone 2022 zapadł zapewne w pamięci wielu kibicom Formuły 1. Wszystko to przez wypadek Guan Yu Zhou, którego bolid po kolizji z Georgem Russellem obróciło w powietrzu i tylko dzięki systemowi Halo uniknęliśmy tragedii. Valtteri Bottas swoje największe uderzenie zaliczył w trakcie Q3 do Grand Prix Meksyku 2019, kiedy to stracił panowanie nad bolidem w ostatnim zakręcie. Na szczęście nic poważnego w tej sytuacji Finowi się nie stało, jednak siły przeciążenia przekroczyły wtedy aż 15G. A jeśli ty nie chcesz stracić panowania nad nowościami na tym kanale, zostaw subskrypcję i bądź ze wszystkim na bieżąco. Daniel Ricciardo ma bogatą historię w F1, ale najpoważniejszy wypadek odniósł w sezonie ubiegłym, konkretnie na Zandvoort, gdzie próbując ominąć rozbitego Oscara Piastriego, sam skończył w bandzie. Mimo że nie wyglądało to groźnie, tak Australijczyk skończył ze złamanym nadgarstkiem. Bez poważniejszych kontuzji, ale za to z mocno rozbitym samochodem, podczas Grand Prix Imoli 2021 skończył Yuki Tsunoda. Japończyka obróciło w szykanie wariantę Alta i nie mając już żadnej kontroli, zaliczył mocne uderzenie, które zakończyło jego udział w kwalifikacjach. Logan Sargeant w swoim debiutanckim sezonie miał mnóstwo wypadków, natomiast ten najgorszy z nich miał miejsce w Japonii, gdzie Amerykanin powtórzył to, co 4 lata wcześniej zrobił Robert Kubica, wypadając na trawę i kompletnie rozbijając bolid. Drugi kierowca Williamsa również może mieć nieprzyjemne wspomnienia z debiutu, kiedy to w Chinach na jednym z treningów, wychodząc na prostą startową, nie zdołał oponować bolidu, który nie skończył tej sesji w jednym kawałku. Przechodząc do francuskiej części stawki, w pamięci Esteban Ocona mógł zapaść trening do Grand Prix Miami 2022. Wtedy nawet mimo niedużej prędkości, siła uderzenia była dosyć spora, a dodając do tego, że kierowca Alpine przyjął uderzenie od boku, na pewno nie należało to do przyjemnych doświadczeń. Pierre Gasly w porównaniu do swojego rodaka miał o wiele więcej poważnych wypadków, a ten najgorszy miał miejsce jeszcze przed sezonem 2019, kiedy to Francuz kompletnie rozbił bolid, co bardzo mocno wpłynęło na jego pewność siebie w dalszej części sezonu. Lance Stroll to kierowca, któremu przygód od początku swojej kariery w motorsporcie na pewno nie brakowało. Na potwierdzenie tego cofamy się do 2015 roku i kolizji z Antonio Giovinazzi w Formule 3, po której Kanadyjczyk wyleciał w powietrze na dobrych kilka metrów. Z kolei w przypadku Fernando Alonso musimy cofnąć się jeszcze dalej, bo aż do 2003 roku i pechowego Grand Prix Brazylii, gdzie Hiszpan nadział się na koło rozbitego bolidu Marka Webera i z ogromnym impetem odbił się od bariery, co spowodowało u Hiszpana m.in. wstrząs mózgu. Kolizje z udziałem Oscara Piastriego zdarzają się raczej nieczęsto, dlatego też jego najgorszy wypadek miał miejsce dawno temu, bo dopiero podczas Formuły Renault 2018, gdzie Australijczyk nadział się na rywala, zakończając swój udział w wyścigu. Kwalifikacje w deszczu potrafią być emocjonujące, ale także bardzo niebezpieczne, o czym na torze Spa dowiedział się Lando Norris, który przez aquaplaning stracił kontrolę nad bolidem, co skończyło się ogromnym uderzeniem w barierę. Carlos Sainz swój najpoważniejszy wypadek zaliczył jeszcze za czasów Toro Rosso, kiedy to podczas weekendu w Sochi hiszpański kierowca trafił do szpitala, po tym jak doznał uderzenia o sile przeciążenia wynoszącej 46G. Nieco mniej poważny, ale równie groźny wypadek zanotował Charles Leclerc. Monakijczyk w trakcie pechowego dla Ferrari Grand Prix Włoch 2020 wyleciał z torów w zakręcie parabolika, w czym zakończył swój wyścig i wywołał czerwoną flagę. George Russell w sezonie 2021 tak mocno walczył o miejsce w Mercedesie z Valtterim Bottasem, że doprowadził do ogromnej kraksy z Finem podczas wyścigu na Imoli. Cała ta sytuacja wyglądała fatalnie, jednak na szczęście obeszło się bez kontuzji. O dziwo, bez poważniejszych urazów skończył również Lewis Hamilton, który w 2007 roku na Nürburgringu po pęknięciu opony doznał swój najpoważniejszy wypadek w F1. Kto wie, czy nie odebrało mu to mistrzostwa świata w debiucie. Jeden z największych, o ile nie największy wypadek w tym zestawieniu zaliczył Sergio Perez. Meksykanin podczas kwalifikacji w Monako z roku 2011 po wyjściu z tunelu uderzył w barierę, a następnie niekontrolowanie wpadł bokiem na kolejne zabezpieczenie toru. G-Force przekroczył wtedy 80G, a sam kierowca opuścił przez to dwa wyścigi. Max Verstappen, podobnie jak Checo, miał w swojej karierze fatalny wypadek, który miał miejsce w 2021 roku na torze Silverstone. Wtedy to Holender został trącony przez Lewisa Hamiltona i z prędkością grubo ponad 200 km na godzinę spotkał się z bandą. A według ciebie, który z tych 20 wypadków był najgorszy? Daj znać w komentarzu, a jeśli jeszcze nie widziałeś, to kliknij tutaj i zobacz wypadki, w których system Halo uratował życie.